jeżeli jest nadmiar cysteiny, następuje uaktywnienie kompleksu, nazywa się kompleks ligazy ubikwityno-białkowej. Jest to kompleks, który dezaktywuje albo inaktywnia białko MET-R. Jeżeli mamy dużo cysteiny, to ten kompleks wprowadza takie białko ubikwityna. O białku tym w tej chwili, w zeszłym roku bardzo się dużo mówiło, bo odkrywcy tego białka dostali Nagrodę Nobla. I jeżeli takie białko zostaje przyłączone tutaj do białka MET-R, to białko MET-R zostaje inaktywowane. Nie wiemy jeszcze dokładnie, czy to jest tylko, ono przestaje być aktywne, czy w ogóle jest zdegradowane. I w związku z tym, w takiej sytuacji, właśnie jak powiedziałem, jeżeli mamy nadmiar cysteiny w komórce, to następuje sekwencja wydarzeń, w których unieczyniony zostanie czynnik transkrypcyjny, w związku z tym geny związane z syntezą aminokwasów siarkowych ich ekspresja zostaje znacznie zmniejszona i przez to mamy tak, w ten sposób działa ten system regulacji, który nazywamy metaboliczną represją siarkową. Jest to bardzo ważny system regulacji, ponieważ ono pozwala komórce zaoszczędzić dużo wysokoenergetycznego związku, którym jest ATP, jak Państwo przypominają, który jest potrzebny do asymilacji siarczanu. To jest po prostu ekonomia komórki, tutaj na tym zyskuje. Jeżeli mamy dostępną metioninę, która również może być przekształcana do cysteiny, to wtedy nie potrzeba asymilowania nieorganicznej siarki, bo ponieważ ta siarka jest już dostępna i powiedzmy to odbywa również, jeżeli w otoczeniu grzybni, otoczeniu grzyba w środowisku znajduje się metionina, którą może łatwo pobierać. W związku z tym następuje wyłączenie syntezy enzymu, które są potrzebne do wykorzystywania gorszych źródeł siarki, które oczywiście jest siarcza. I co się dzieje, jeżeli następuje uszkodzenie któregoś z elementu tego systemu SCF? Tutaj dla przykładu pokazałem, jeżeli mamy zmutowane białko SCON-B. Wtedy, jeżeli nawet jeden element tego systemu, który unieaktywnia MET-R, zostaje przerwany, w związku z tym białko MET-R jest stale syntetyzowane i ono uaktywnia wszystkie enzymy, o których żeśmy potem mówili. I mimo tego, że mamy cysteinę czy metioninę w otoczeniu, to pełną parą idzie synteza związków siarkowych siarczanu. I tutaj to można bardzo spektakularnie to wygląda. Jeżeli weźmiemy ten szczep dziki wyjściowy, który ma, nie ma uszkodzonych żadnych genów i hodujemy go na radioaktywnym siarczanie, to podobnie jak wcześniej pokazywałem, tutaj mamy całą grupę związków siarkowych, które łatwo można wyodrębnić i pokazać, że one są. Natomiast szczep dziki, jeżeli hodujemy również na siarczanie, ale dodamy metioniny, w której powstaje cysteina, to wtedy, jak wcześniej powiedziałem, następuje zahamowanie asymilacji siarczanu. W związku z tym prawie że nie mamy w ogóle związków znakowanych, związków siarkowych powstających z radioaktywnego siarczanu, a cała pula związków siarkowych jest syntetyzowana z metioniny, tej zimnej metioniny, której dodajemy do pożywki. Natomiast w szczepie, który ma uszkodzony gen kodujący to białko SB, sytuacja się zupełnie odmienia. Ponieważ białko MET-R wymknęło się spod regulacji, ono aktywuje wszystkie geny potrzebne do asymilacji siarczanu. W związku taki szczep nie tylko syntetyzuje bardzo dużą ilość związków siarkowych, ale również nie przeszkadza mu w tym metionina. Ponieważ tutaj system, który kontroluje asymilację siarczanu, dzięki tej mutacji zostaje wyłączony. Tu można jeszcze zwrócić uwagę, że ten kompleks SCF jest pewnym kompleksem generalnym, który prowadzi do degradacji, czyli inaktywacji szeregu innych białek. On się składa z pewnych elementów stałych oraz zawsze jednego elementu specyficznego, który decyduje, które białko zostaje inaktywowane. I w tym przypadku właśnie ten białko to SCON-B jest tym białkiem specyficznym w tym kompleksie, który cały ten kompleks skierowuje specyficznie do inaktywacji białka MET-R i tak to funkcjonuje.
Można to również zobaczyć na poziomie enzymów. Jest tutaj pokazana jeden z enzymów asymilacji siarczanu, tak zwana ATP surfurylaza. W szczepie dzikim na pożywce z bardzo niską metioniną, ona ma powiedzmy taką tu aktywność, jak zaznaczono. Jak powiedziałem, jeżeli dodamy metioniny na wyższym stężeniu do pożywki, ona ulega zmniejszeniu poziom tego enzymu. Natomiast w mutancie SCON, który tutaj, jak pokazałem, ma tych aminokwasów bardzo dużo, radioaktywnych tych związków, to koreluje z poziomem samego enzymu. Na pożywce minimalny czy z bardzo niską metioniną jego jest znacznie więcej, ale nawet w przypadku dodania metioniny poziom tego enzymu jest duży. Natomiast w mutancie MET-R tutaj to w obu przypadkach, czy na niskiej, czy na małej metioninie, poziom tego enzymu jest bardzo niski, ponieważ już ten czynnik aktywujący jest nieczynny, co się oczywiście przekłada na poziom enzymu kodowanych przez geny, które ten czynnik aktywuje. Chciałem teraz parę słów na temat samego białka MET-R, bo to białko występuje u szeregu innych grzybów. I jeżeli się porówna sekwencję białek, tego białka MET-R u innych grzybów, to widać, że tutaj już są duże różnice. Podobieństwo między tymi białkami zaznacza się tylko w niektórych rejonach. I taki rejon, tu jest tutaj na ciemno zaznaczony jest ten rejon, gdzie ta homologia, ta podobieństwo jest bardzo wysokie. I to jest właśnie ten rejon, którym to białko przyłącza się do genów, które to białko reguluje. Te miejsca nazywamy promotorami. To są miejsca, każdy gen ma swoje miejsce, można powiedzieć, włącznik, który nazywamy promotorem i to część kodującą. I w promotorze dla genów regulowanych przez białko MET-R są specyficzne krótkie sekwencje, które przez to białko są specyficznie rozpoznawane. I oczywiście, jeżeli mamy mutanty w rozmaitych tu miejscach, gdzie zaznaczone, mając mutanty MET-R, po prostu sprawdziliśmy, gdzie nastąpiła zmiana aminokwasów, to wszystkie te mutanty, czy MET-R 2, 15, 20, one powodują inaktywację białka ze skutkami, o których mówiłem. Ale bardzo ciekawa rzecz została wykryta tutaj w przypadku tej jednej fenylalaniny, która powtarza się w homologach białka MET-R u innych grzybów. Okazuje się, że jeżeli tą fenylalanina zostanie podstawiona jakimś innym aminokwasem, to wtedy białko MET-R nie tylko nie traci aktywności, ale wymyka się spod kontroli całego systemu SCF. I to jest bardzo interesująca mutacja, bo ona właściwie zmienia zupełnie charakter regulacji. Wtedy to białko MET-R już nie podlega żadnej regulacji. Co ważne, mutanty, które mają zmienioną tą fenylalaninę, zachowują się tak jak mutanty, które uruchamiają tą alternatywną drogę syntezy cysteiny. I my mówimy, że one zachowują się jak supresory mutacji cysteinowych czy metioninowych, może metioninowych, umożliwiają wykorzystanie drogi alternatywnej do syntezy tych aminokwasów. Cały ten system regulacji, w którym występuje cysteino jako ten niskocząsteczkowy efektor i te dwa kompleks białkowy SCF jako ten kompleks działający negatywnie i białko MET-R, który jest tym czynnikiem działającym pozytywnie, nazywamy cały ten system regulacyjny metaboliczną represją siarkową. Ale okazuje się, że nie wszystkie geny związane z metabolizmem aminokwasów siarkowych są przez ten system regulowane. Białko kodowane przez gen MET-E to jest białko, które koduje enzym zwany acetylotransferazą homoserynową. To jest to białko, które syntetyzuje acetylohomoserynę, która jest związkiem koniecznym do syntezy metioniny. Tutaj to jest fragment tego schematu, który wcześniej pokazywałem. Otóż okazuje się, jeżeli mamy mutanta MET-E, który jest zablokowany, jakoś małą mutację, ale wystarczająco
że to białko jest nieaktywne, jak to w sytuacji mamy w mutancie MET-E31. To jest taki mutant, który to białko ma nieaktywne, ale białko jest syntetyzowane i messenger oczywiście jest syntetyzowany z tym, że białko, które powstaje, jest po prostu białkiem nieaktywnym. I co się okazuje? Takiego mutanta on wymaga do wzrostu metioniny. Ale co się okazuje? Jeżeli mu damy bardzo niskie stężenie metioniny, 0,25 milimolarne, które mu tak wystarcza do wzrostu, ale jest jak gdyby czynnikiem limitującym, to stwierdzamy, że poziom tego messengera mRNA dla tego genu jest bardzo wysoki. Okazuje się więc, że metionina, nie cysteina w tym przypadku, jest tym czynnikiem, który reguluje poziom tego białka. I oczywiście, jeżeli podniesiemy poziom metioniny w pożywce do poziomu 5 milimolarnego, już poziom ekspresji tego białka znacznie spada. Tu zawsze jest podane na dole jako pewna kontrola białka czy tam transkrypcji genu aktyny, bardzo często używanego, który nie jest przez metioninę regulowany jako do pewnej kontroli. I właśnie tutaj widzimy, dlaczego ten gen ulega jak gdyby aktywacji, jego ekspresja się podnosi znacznie przy głodzie metioninowym i to musi być znaczny głód metioninowy, bo proszę zauważyć, że homoseryna, która jest prekursorem acetylohomoseryny, czyli metioniny, jest również prekursorem treoniny. Jeżeli by ten gen został aktywowany i podniesiony jego poziom, czyli messengera RNA dla tego genu i zarówno potem enzymu samego do zbyt wysokiego poziomu, wykorzystanie homoseryny do acetylohomoseryny byłoby zbyt duże i mogłoby być niewystarczające, czyli jak gdyby upośledzać syntezę treoniny. I dopiero jak metionina staje się wąskim gardłem dla wzrostu, czyli kiedy ten jej poziom jest bardzo niski, jak tutaj zaznaczono, to wtedy aktywacja tego genu jest podniesiona. Także tutaj ten gen acetylohomoseryna, jak wynika z tego schematu, już jest związkiem bezpośrednio zaangażowanym już w syntezie samej metioniny, a już nie cysteiny. W związku z tym jest zupełnie zrozumiałe, że regulacja syntezy tego enzymu nie jest już kontrolowana przez cysteinę, czyli przez samą metioninę. Idźmy dalej, na tym się jeszcze to nie kończy. Okazuje się również całą grupę genów, które regulowane są przez homocysteinę. Homocysteina w nadmiarze jest toksyczna. I to zarówno dla grzybów, ale również dla człowieka. Jest cały szereg chorób związanych z zaburzeniem czy metabolizmu homocysteiny, czy wszelki nadmiar homocysteiny, zresztą dużo się w tej chwili nad tym pracuje u człowieka, ona podniesiony poziom homocysteiny prowadzi do arteriosklerozy między innymi. I tutaj na tym schemacie zaznaczyłem kilka genów, które są związane z metabolizmem, czy można powiedzieć z usuwaniem homocysteiny. Jeżeli jakikolwiek nadmiar homocysteiny w komórce następuje, komórka stara się tą homocysteinę metabolizować, czyli przekształcać ją w jakieś inne substancje, albo do metioniny, albo do cystationiny i cysteiny. I tu widzimy te geny, które są zaznaczone na schemacie. Poziom ich ekspresji, czyli ilość mRNA, przy dodaniu do pożywki homocysteiny bardzo wzrasta. Widać, że homocysteina jest tym czynnikiem, który aktywuje geny, które kodują enzymy potrzebne do jej metabolizowania. Także podsumowując tą prelekcję, możemy stwierdzić, że grzyby należą do tych związków, do tych organizmów, są zdolne do wykorzystania nieorganicznych źródeł siarki, w tym asymilacji siarczanu dzięki posiadaniu odpowiedniego szlaku. Występują u grzybów dwie drogi syntezy cysteiny, de novo. U niektórych występuje tylko jedna z nich. Są jednak gatunki posiadające drogi obydwie. I w metabolizmie siarki u grzybów zidentyfikowano przynajmniej trzy różne systemy regulacyjne, które kontrolują ekspresję genów zależnych albo od cysteiny, albo od metioniny, od homocysteiny.
Regulacja ta odbywa się albo przez represję, czyli zmniejszenie aktywności tych genów, albo przez indukcję, czyli podniesienie tej aktywności. Także właśnie grzyby, tutaj staramy się pokazać Państwu, są takim bardzo dobrym obiektem do studiowania metabolizmu siarki ze względu na maksymalną uniwersalność tego metabolizmu, istnienie tych dróg alternatywnych i różnych systemów regulacyjnych. Jak wspomniałem na wstępie, ta metionina jest tym aminokwasem, którego zwierzęta, czy również my ludzie nie jesteśmy w stanie syntetyzować i musimy pobierać ją z pokarmem. Bywa jednak tak, że niektóre pokarmy albo dieta, którą niektórzy ludzie posługują, mają tej metioniny trochę mało. I w ogóle generalnie również w żywieniu zwierząt uważa się, że lizyna, te inne aminokwas i metionina są często aminokwasami deficytowymi, w związku z tym się jeszcze sztucznie oprócz normalnych białek, które są pokarmi, jeszcze się do pokarmu dodaje już jako te aminokwasy. I również drożdże na przykład, które są dodawane czasem do pasz, stosuje się specjalne mutanty drożdży, które syntetyzują więcej lizyny czy metioniny, żeby ten pokarm, te dwa aminokwasy wzbogacać. I oczywiście jak mamy metioninę, z metioniny powstaje cysteina, która jest związkiem wchodzącym w skład glutationu, oprócz glicyny i kwasu glutaminowego. I to jest taki krótki aminokwas, który pełni bardzo dużo ważnych w komórce funkcji. W związku z tym te zaopatrzenie odpowiednie pokarmu w te dwa aminokwasy jest bardzo istotne.